Cześć, witaj. Dzisiaj drugi dzień naszej wycieczki. Zaczęliśmy podróż u świętej Katarzyny i ruszamy na Łysicę. Z trójką dzieci pewno będzie ciężko. Zaczęliśmy o 10:05. Zobaczymy, ile czasu nam zajdzie się, żeby wejść na górę. Jeśli chcecie zobaczyć całą relację z Łysicy, to gdzieś tutaj będzie link do kanału W Szumi Lesie. Jesteśmy na samym szczycie, udało się, no ale jeśli chodzi o czas, no to jest 11:40, więc troszeczkę sporo nam się zeszło, 40 minut dłużej z dzieciakami. Jest 12:18, zaczynamy schodzenie. Czas start! Drogę powrotną przechodzimy w buntach i płaczach. Bo Jaśminka jest zmęczona i nie chce z nikim chodzić, tylko z mamą. Więc ja nie wiem, czy przeżyję tę trasę powrotną. Jest 13:40. Zeszliśmy już na dół. Jaśminka, jak było? To już teraz jest uśmiech, tak? To lecimy na kolejną atrakcję. Tu jest dosyć sporo atrakcji. My idziemy do parku miniatur, ale tutaj zobaczcie, że jest naprawdę jest park linowy, a tu jest jakieś kino, można kupić oczywiście pamiątki, są jakieś też łódeczki, dmuchańce, więc tych atrakcji jest tutaj naprawdę dużo. O, tam jakieś są jeszcze jakieś inne rzeczy, jakiś wyciąg w ogóle tutaj jest też, więc w zależności od sezonu z innych rzeczy można korzystać. Chodź Jaśmina, bo nam ekipa uciekła. Panowie wspinają. No, to taka porządna trasa. Ten park się nie nadaje do chodzenia z wózkiem. Kończymy wizytę w alejach miniatur. Udało nam się tylko zwiedzić miniatury, ale tu zobaczcie, naprawdę tych rzeczy jest dużo, dużo więcej. Jesteśmy obżarci w restauracji, to nie jest reklama. Są też takie łódeczki, które my tutaj w Płocku z nich korzystaliśmy. Trzeci, ostatni dzień naszej wycieczki. Jesteśmy w zamku Krzysztopór.
chodźcie! Uwaga, idziemy, idziecie. Lecimy! Superman! Jesteśmy tutaj! O, jaka jest! Puszczamy już zamek, było fajnie? Tak! A teraz? Gdzie idziemy? Góry! Idziemy wejść na kolejną górę? Tak! Dobra, to łysa góra przed nami. Żegnamy zamek, pa pa! Pa pa, zamku! Początek trasy jest 13:28. Startujemy? Tak! Ile czasu przejdziemy? Piszą, że na górę mamy 45 minut. Zobaczymy. No trasa wygląda na dużo łatwiejszą. W porównaniu do Łysicy, no to tutaj spokojnie możecie wejść z wózeczkiem. Nie ma problemu. Droga w całości jest taka, zobaczcie. No taka bardzo prosta do wejścia. Nie jest tak wcale super jakoś pod górkę. Więc naprawdę się przyjemnie idzie. Minęło 20 minut, a my już przeszliśmy połowę drogi, więc nie jest źle. Tym razem idziemy prawie zgodnie z czasem. Jak kogoś bolą nogi, tak jak moją tutaj Różę, to można pojechać tutaj nawet i Meleksem na tą górę, ale wydaje mi się, że ten szczyt jest bardzo łatwy do pokonania. Spokojnie z dziećmi możecie tutaj wejść. Godzina 14, dotarliśmy na miejsce, czyli w sumie szliśmy 52 minuty, więc nie jest źle, troszeczkę więcej niż tyle, ile pokazywała tam tabliczka, ale nie dużo więcej. Więc jest naprawdę bardzo dobrze. No Jaśmina całą drogę przespała na taty ramieniu. Różę tylko chwileczkę, tam ją musiałam podnosić, a tak to dzielnie dziewczyny wlazły na górę. Jest 15:22, jesteśmy już na dole. To jest ostatni punkt naszej wycieczki. Jedziemy już do domu. Podobało się? Tak! Pa! Pa, pa!